Hej, zanim przejdziemy do filmu, jeżeli mógłbyś zjechać niżej i dać ten czerwony przycisk subskrybuj, bardzo dużo to dla mnie znaczy. Da to YouTube informację, że robię dobry content i mi, że lubicie coś takiego oglądać. Nie zapomnij ocenić tego filmu łapką, w górę lub w dół. Dzięki temu będę wiedział, czy chcecie oglądać więcej filmów tego typu. Po powiedzeniu tego, zabierajmy się za odcinek. Halo, 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 teraz działa? Ta, działa. Ty, Michałek, jesteś? W ogóle widziałeś to, co... Nie, czekaj, ty nie widziałeś, ja ci miałem to powiedzieć. Widziałeś, co jedna osoba napisała do mnie, czy nie? Kurwa, no jak miałeś to widzieć? Nieważne. Jesteś Michałek? Ważna sprawa jest, XPP. W chuj. Oni mają trzy apeki, z czego jeden jest do wyjebania. Gram na Xinzao, czyli je ciężki matchup. Dobra, praca piła. To wygląda tak, że mają trzy apeki. Dostała głowę, Reyna. Piechu, jak tego potem se kurwa nie odpalisz i nie sprawdzisz, co ja tutaj pierdoliłem, to się lekko wkurwie. Ok? Spoko. No, kurwa, myślałem, że jesteś tu tym lisynem, a on co zaczął robić blue, kurwa. No ja pierdolę. Pisał, że mi, że jest, a to chuja jest. Teraz to spierdalaj. Edzio, jak coś to stream jest? Zastanawiam się, kto pierdolę. A tamten krzaczek jest lepszy. Dobra, w tej grze może zrobimy 4 kampy. Ten... Nie zabił. Nie, ja wychodzę z tej gry, kurwa. Idę, kurwa, do... Na tym elo 4 kampy są najlepsze, ponieważ ogólnie całość polega na tym, że no ludzie tutaj, kurwa, nie rozumieją i ciągle się napierdalają, przez co masz większy impact na grę, bo możesz szybciej jakby skończyć swojego clear'a. Wiemy też o tym, że on zaczął aktualnie z red buffa, ponieważ dzięki temu plantowi jednemu jebanemu. Czyli wiemy w teorii wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć. Mamy też warta, dzięki czemu wiemy, że on nie zinwejduje. Aktualnie nasz botnik po prostu wygrywa tak od lawki. Tutaj jeszcze tylko sobie dam pinka, bo dostałem to, okej. Okay. Warcik. Okej, okay. Tutaj mamy to, bierzemy sobie kurczaki na spokojnie, hop. Tak, to potem nie zapomnij tylko piechu, PayPalkiem XPP. Oj, zaraz moja przypada. Ja wiem, że ty chuja tego nie przyślesz. Kurwa, daj to. Daj autoska. Nie kryj się przede mną w krzaczku, kurwa. Dajemy E. Na spokojnie, hop. Trochę late, trochę rozjebaliśmy. Flash Ignite nam idzie niby. Właśnie nie wiem, nie da się, kurwa. Ja nie umiem grać na Vex, przysięgam. No po prostu nie potrafię grać na tę postać. Bo ona jest broken, kurwa. No nie da się na nią grać. Dodżujesz jakby jej Q. Musisz uważać na puszowanie linii przez Q. W sumie masz najgorzej, jeżeli chodzi o tą tarczę jebaną, co nie? Bo ona bardzo dużo tarczy sobie zabiera. Wiesz, co ale ona ma za duży damage, kurwa, na przykład taki kurwa. No ma, ale to nawet... musisz. Ten, czekaj. Bo ci chodzi o to, że ona się tak jakby ładuje, co nie? Jak ona się wyładuje, to ona ci wypierda taką bułę, jakby ci, nie wiem, ktoś z łokieta zajebał. A jak nie jest naładowana, to jakby ci ktoś tylko z pięści wyjebał. No nie wiem, jak ci to inaczej wytłumaczyć. No takie 500 do 900, rozumiesz? Tak to można porównać. Wolę grać, kurwa, na Akali, bo Akali jest tylko to, że... No co? Akali nie jest broken. Akali jest po prostu tylko głupią postacią. Wow. Nie, w sensie, na Akali masz, jeżeli ogarnia gościa, to masz przejebany dość bardzo, tak szczerze, wiesz? Jest to wkurwiające. Ale... I tak bez żartów. Na Akali... Jeszcze kolejne może tu iść, uważaj. Nice. Oj, na bocie coś. Chcesz mi dać opa? Ja idę w top, w mina idę. Ile to my wygrywamy tą grę, ma. Jest kurwa 7.21, to myślałem, że to my przepierdalamy tą grę. Aha! No nie ma nic, tylko że ona jest za daleko, żeby cokolwiek tu zrobić. Gdy spojrzałem na staty, już chciałem iść awka, kurwa, bo myślałem, a i tak przyjebam. A tu się okazuje, że każda linia wygrywa oprócz mnie. O, Michałek, jesteś, chuju, jesteś? Słyszysz mnie? Jest 7.21, myślałem, Michałek. Że to... Ta? Jatkowiec usunął filmik. Zgłosił ten, Gwen. Na komendę? Zgłosił filmik od Gwen. Sadge, no.
napisał, że już więcej sekretów nie będzie pokazywane. Było mi smutno. Popłakałem się. Idę. O plecy! Idę. Ja też mam plecy. O kurwa. Kurwa no. Stresował. Słyszałeś chyba? Weź. Ej, co to napiszesz mu 60? Ta no. No szkoda, co nie? Ale kurwa, powiem tak. Jak to zobaczyłem na początku, to nieźle się uśmiałem. Aktualnie trochę sadga, bo zostało to zgłoszone. No ale no co, no życie. Tak to działa już. W teorii nawet takie coś nie powinno być na YouTubie. No ale no. Ale z drugiej strony miało to ten, plus 18, więc jakby whatever, co nie? Tym bardziej. Ja mam za 13, ej, ja chcę ją napierdalać tu. Się wyjebała. Ja muszę to bronić nawet. Teraz. Dobra, już spokojnie, koledzy. Nie wiem, kurwa, no i te E się nie załadowało, co nie? Mam E swoje, wypierdalaj, kurwo. Plecy, no kurwa! No, igniting. Ja bardzo. I to mnie ocaliło. Ten jeden item tutaj zważył o tym, że ja się nie wyjebałem. Dobra, piechu, jak tego kurwa nie ogarniesz, to ja nie wiem, jak ci to inaczej wytłumaczyć, co nie? Zajebałem to perfekcyjne. Nie, no to co zrobiłem teraz. A czy schowa wiem, co zrobisz, jak no to se kurwa otworzysz streama potem, rozumiesz? Se dobrze. Zobaczysz, no nie wiem, tłumaczę całość aktualnie. Dosłownie jak umiem tylko. Idziesz i tak na kraba, bo masz kompletnie wyjebane i masz giga jaja, tak zwanie. Jeżeli się wyjebiesz, nic i tak nie oddasz, ale możesz zyskać kraba, więc whatever. Ten jeden może ci tutaj dużo zmienić, tak szczerze. I od razu możesz podejść w mida ponownie, ponieważ jest kurwa darmowy. Pytanie tylko, czy enemy jungler nie robi Drake'a, ale z tego co widzę, to nie lubi Drake'a. Okej, okay, ale tutaj stoi koleżka i robi aktualnie swoje kampy. Dobra, widzimy wszystko. Tyle wystarczy. Dobrze, że pobrałem. Masz go? Ty, serio masz ten filmik, Michałek? Proszę, wyślij mi. No wyślij, proszę. No wyślij, no. Ja tego nie pobrałem. Miałem to pobrać, żeby się kurwa z tego potem pośmiać, hihi. Ale no, nie pobrałem. Szkoda. Uwaga, plecy. Teraz idziesz Reda i od Reda idziesz w kurwa wypierdolenie się Garena, bo jest idiotom jebanym, który umie frizować wave'a, XD, beka z niego. 20% rate'a na 25 gierek, no trochę smuteczek, ale na naczki, no zdarza się, najlepszym. Terety. O kurwa, ten wave, co on kurwa tu robi? On nie ma szóstki, on nie wygrywa ze mną, co on kurwa robi? On udaje. Ty nie masz kurwa idioto flesza. Dobra, pytamy kurwa Gregiego, czy go tutaj nie ma. On ma siódemkę i on tu jest. Tak, widzę. Dobra, on mi to sliszuje. Dawaj go. Wypierdalaj, szmato. Osadzisz mnie tu? Git. No właśnie, się normalnie, ty for LP, nie, masz już kurwa wygraną grę. Dało się! Naprawdę. Ja, nigdy się nie dało chyba. Nie, dało się na pewno. Nie dało się bez tak przy baita. A nie, to dało się. A może Omenem? Wiesz, tym Herosem co się typujesz, czy nie? Tak, chyba też. Dobra, i pamiętaj, w momencie, w którym wygrywasz tak już, masz formę, tak naprawdę idziesz teraz w Heralda, robisz tego na kompletnej chillerze, masz wyjebane. A do pączka. No i nic. Robisz kurwa trzy bączki. Plecy. Masz je od lewej. Plecy? Nie idziesz w kragi, ponieważ po kragach będzie zbyt bardzo late na tego, na Drake'a. Potrzebujesz iść od razu tu, cofasz, hop. Wychodzisz od razu w ten. Pamiętaj używać kur, żeby być szybciej. Wszędzie kurwa, ten debil przepuszczał mida, przez to jest late na Drake'a, przez to możesz podejmować wszystko, gdzie tylko chcesz. Czyli po prostu otwierasz sobie darmowego siorbka Energola i zapierdalasz dalej. Najprawdopodobniej on będzie teraz tutaj. Wiedziałem, że ona tam pójdzie. Nie ma go. Bo ostatni to no.
Ja już stopingowałem, że ja to chcę. Też to chcę. I dlaczego mi tego nie oddasz, chuju? Spierdalaj, kurwa, to moje. A to moje jednak. Co? No nie, XD. A może wezmę jednak. A to jest. Wiesz, próbować możesz dobra. Brać, ale to nie oznacza, że to dostaniesz, co nie? To tyle. Jak coś nie trafi, to dynka. Ja sobie szasłonę daję. Nie, nie dosła. Dostała. No co to ma być? Dobra, na midę postawisz Heralda, dostała? Ponieważ po prostu chcesz się go pozbyć jak najszybciej. Bierzesz kampy z tego. Z danymi dżungli, przez co chłopek ma dość bardzo przejebane. Biegniesz w jego stronę, ponieważ on się inaczej wypierdoli. O kurwa. O, super, że oni weszli, kurwa. Ja tu jestem. Coś tutaj? Tam, tu wizja. Niech on se to weźmie i ucieka, okej. Okay. Uciekł, spoko. Mamy wizję na Drake'u, co oznacza, że jeżeli on to zacznie podejmować, co oznacza, że jeżeli on to podejmuje, to ja mogę, kurwa, tam wejść i go po prostu zajebać. Mam lagi, ale to nie zmieni faktu, że tego po prostu, kurwa... A mać, ta postać jest kolejna broken postać. Ja pierdolę. Ty, Michałek, no wyślesz mi na privie tego filmik, bo ja dalej patrzę na Altaba i nic do mnie nie przyszło. Czy chciałbyś się, kurwa, wytłumaczyć? Nerdge? No, trochę to ta. Aktualnie próbuję wytłumaczyć całość, co robię. Pamiętaj na kurwiarz F4, F5, nie wiesz, co to robi, ale ważne, że buja, więc jeżeli buja, to oddaję. A jeżeli oddaję, to oznacza, że oddaję tylko LPO. Tłumaczysz mi jedno, jak ona ma 11 dedu? Nie wiem, ja mam podobnie. Robisz kolejnego objective'a, masz kompletnie wyjebane, kompletna chillera, utopia. Ten śmieć jednak tu podchodzi, co oznacza, że może to próbować podebrać. Czyli musisz to wytimingować, hop, dzięki. Ten śmieć, kurwa, jednak poszedł zamiast w ten, to tutaj. Witam, witam, koleżkę. Co masz? To, okej, okay. Ja ci napierdolę jak psu. Którym, kurwa, jesteś? Wypierdalaj, śmieciu. Flasza dostała. Dobra, jesteśmy w kurwę do przodu, podchodzimy tu, tu jest wizja, tu jest ważna wizja. Fajnie by było, gdyby ona cofnęła stąd, cofnij. To nie jest dobre. Dobra, może jednak zabili ją, lol, idźne. Piszesz don't worry, fizz. Piszesz mu, kurwa, focus on game. Cofasz od razu. Serio? Cofając idziesz w swoje top campy, bo dawno ich nie resetowałeś. Bierzesz to. Nie, jak piechu, tak stampujesz nie, to. Proszę. Nie ma co się kłócić, piechu. Kurwa, nie denerwuj mnie. Oddałem tu 3 fragi, to nie jest najgorsze, ponieważ i tak gramy po prostu pod czerwone runy, przez co on i tak jest w fiście, więc whatever. Ja idę w tego Gragiego i mu roz... Co on robi? Wygrał. Pogciąg. No, mamy Borka. Jeżeli masz Borka, pamiętaj, chcesz się napierdalać. Normalnie o śmierć i życie. Co nie? Nakurwiasz się z tymi śmieciami. Dobra, ta zużyła RK, co oznacza, że nie będzie miała żadnego jakby w pewnym sensie prajo, można to nazwać. Na żadnego ten. Blue buffa i tak dalej, ponieważ będzie to kurwa zbyt proste. Dobra. Troszeczkę late będę, ale to nie zmienia faktu, że powinien tam być i tak. No, no i to jest powód, dlaczego ona nie miała R-ki i dlaczego się wyjebała XD. A czy B? A. B. Ale jeszcze mu B? Bo nie lubię tego jedzenia. Haha, ale zabawny jestem, kurwa, dzisiaj. Dobra, lecimy dalej. Kurczaczki zrobione. Ten śmieć jest tam. Co on, kurwa, robi? Co on, kurwa, zrobił? Ja tam nie idę, to nie jest warte mojego, kurwa, czasu. Pamiętaj, nie chodź na jakieś gówno walki. Fizz tam powinien ich dojechać. Jeżeli Fizz ich tam nie dojedzie, no to kurwa, no... W skrócie, jest to gówno walka, co nie? I nic sam byś tam nie zrobił. Prosta piła. Podchodzimy w enemy campa, na spokojnie. Stój przy mnie, piechu, ja się wyjebię i weźmiemy obwalkę. I on tutaj będzie teraz podchodzić, tędy. Tu będzie w tym stój miejscu. Stój przy mnie, piechu, ja się wyjebię. Dobre słowa. O, jest. Podaj, kurwa, podaj. Terry!
Wow. Stresował? Okej. Serio? Szkoda. Tak, prawie Tristana może mi najebać, więc CS, jednak no. Troszeczkę bym się cofnął. Od Tristany nie chcemy podchodzić. No F, no R. Okej, okay, wszystko jest fine. Bierzemy sobie na spokojnie tego. Krabika. Mamy ostatniego ten. Tutaj jest wizja, pingujesz to. Wchodzisz w enemy mida, ponieważ ona cię nie widziała, bo chujowo postawiła warda XD. Czyli podchodzisz od tej strony, ona ci dalej tu nie widzi. Teraz dopiero cię zobaczy. Tu. Witam. Dobra, masz tutaj tak naprawdę darmowego fraga na midzie, co oznacza, że teraz alinujesz enemy dżunglę na blue buffie, ponieważ wiesz, że ona cała stoi. Czyli robisz tak. Wypierdalaj stąd. O, zmisowałem. No, szkoda. Co nie? Zatrzymam dopiero ten. Troszeczkę lagi, ale nie wiem czemu. Czemu tutaj kurwa ktoś próbuje mu pomóc? Ja tego nie rozumiem. O nie! On mi jebnie. Żartowałem, wypierdalaj śmieciu. Nie. Dobra, git. Przeżyłem. Idziemy tak. Ouu, Gragasik tu idzie. No szkoda, koleżko. Za 7 mam E. To znaczy, że mogę podejść. No nie! Ona od innym gra! O Jezu, piechu! O Jezu! Dobra. Na spokojnie podejmujemy kolejne ryzyko, czyli bierzemy tego kanona, ponieważ by mi się przydał. Mamy E za 3 sekundy. To znaczy, że chcemy tutaj zagrać pod limity. A znając limity, ponieważ nieraz je u mnie widzieliście, wypierdalasz się, bo jesteś idiotą, bez. Piszesz myby. Siema, Antek. Piszesz myby, piszesz, że sorry, full HP. Nie widziałem, że ona ma full HP. Myślałem, że ona ma gdzieś połowę w momencie, w którym wyszła od Fizza, który jest nafidowany. No myby. Szkoda. Idziemy od razu na Heralda, potem w Drake'a, idziemy w Botsaina. I będzie zajebiście. Teraz mam Antek. Au. I tak, enemy jungle jest zestompowana, on ma 8 do 0 już, ale już wziął Herala, co znaczy, że nie możemy podejść w topa. Czy idziemy sobie w botside'a na spokojnie, mamy kompletnie wyjebane. Tak, tak zrobimy. Git, to zajebiście chyba, co nie? Ja się cieszę, bo u mnie w końcu ogarnęliśmy suby. I co jeszcze? A, i ogarnęliśmy to. No, ogarnęliśmy, co nie? W kilka osób. I... Tak ktoś ci ogarnął. Ta no, sorry, że istnieje kurwa, co nie? Lol. No. I tak naprawdę nad kim Lowello, jeżeli jesteś na jakimś silverze, najprawdopodobniej chciałbyś iść głównie Guinzo. Nie chcesz iść coś typu... jakby to nazwać... Kurwa mać, no ja tu jestem. Co on kurwa robi? Tu jest. Jeżeli nie odpali R-ki... Nie odpali nawet, nie zdążył, okej. Okay. Idziemy po prostu w Drake'a. Jeżeli jesteś na takim Lowello, albo idziesz Jaxo, albo Strip Drakera, albo Guinzo. To są trzy podstawowe itemy, które tak naprawdę chcesz wziąć na Belwet w takim momencie. I co mam ci powiedzieć? Będąc tak do przodu, ja bym wolał osobiście Guinzo, ale wiedząc, że jeżeli to spierdolę, a oni mają full AP drużynę dosłownie, no to... Ona o tylnym gra! To lepsze jest zagranie tutaj Jaxo tak naprawdę. Więc overall wezmę po prostu Jaxo i zagramy. Co się robi, jak nie można wyjść z Lowello? Masz kilka sposobów na wyjście. Odinstalujesz grę, nigdy nie wracasz do niej i grasz w coś innego. Pozdrawiam. Nie, ja powiedziałem wprost. I pokazuję po prostu, jak najebać niektóre dangi w skrócie. Wypierdalaj. I teraz chcesz jeszcze tego Heralda dla damage'a. Może mieć opa. I tak.
jak to się nazywa, i po prostu pokazuje jej, jak wyjść z takiego LOL-u, co nie? Tak szczerze. Nie wiem, czemu obrócił głowę, jak był Flash. I co mogę jeszcze tu powiedzieć? Jeżeli chcesz wyjść z LOL-u, to podstawowym twojego myślenia powinno być, co robisz ty źle, a nie co sojusznicy robią źle. Ponieważ ja mogłem na przykład tutaj sfalować już minimum 3 gówna, które mogłyby przegrać tą grę. Ale uznałem, że się wstrzymam, ponieważ nie ma co tak bardzo latać za killami jakimiś, tylko systematycznie farmić, systematycznie odcinać przeciwnego dżunglera, żeby on nie mógł istnieć w tej grze. Co oznacza, że jeżeli taki chłopak nie istnieje w tej grze, to mają minus jednego gracza, czyli gracie tak naprawdę 4 na 5, przez co coś takiego aktualnie no jest kurwa darmowe, co nie? W skrócie, dość bardzo. A, bo on tu jeszcze żył, no sorry. Jak był ten flash od tego Joru, to bym obrócił głowę. I aktualnie dlatego z tego powodu najprawdopodobniej będziesz chciał, tu jest widzia, będziesz chciał pójść po prostu jakszo, co nie? Tak szczerze. Słyszę tu kogoś? Aha, ona mnie dostała. Cofka. Super gra. Nie o to mi chodzi, po prostu, że pokazujesz jak grać Belwek krok po kroku. No to w sumie pokazałem w tej grze. W takiej grze najlepiej iść 4 kampy, co nie? Czyli 4 kampy, czyli robisz wolfy, raptory, redzik, golemki, cofasz i kupujesz sobie Dorana, którego mam aktualnie kupionego, jak widzisz, na dżungli. Podkreślę słowo, tak, gram dżunglę, mam Dorana. I wtedy tak naprawdę, jakby to nazwać? Kurwa, nie wiem. Cofając, coś takiego robiąc, masz po prostu... jakby pewność, że oni mogą sforsować szybko gówno. Jakby na tym elo jest podstawą to, że oni tutaj szybko gówno forsują. Czyli level 2, coś się dzieje, co może ci przegrać grę. Proszę go raz, padł, żebyś uważał. Oni tutaj nie farmią jakoś mocno. Ja mam dosłownie 200 farmy w momencie, w którym oni mają po 100. Co oznacza, że no jest troszeczkę tak zwany gapet. Overall wszędzie. On nawet nie clearuje swoich kampów, co oznacza, że no możesz je brać za darmo, co nie? Idziemy w tą Trisanę, on jest najbardziej do przodu z nich wszystkich. Więc jeżeli ją zabijesz, jej się odechce grać. Teraz ona cię jeszcze tutaj nie widzi. Tu w tym miejscu, czekaj. Tak o, podchodzisz. Tu jest. Mam ją. Pójdziemy po Jaxo, idziemy na Barona i po prostu go robimy solo. Coś nie dała jeszcze ulta. Nieźle. Ale ci chodzi, czekaj, bo ci chodzi o to, że ja gram Belwet krok po kroku i pokazuję to, czy gram kurwa czymkolwiek innym i pokazuję jak mam zagrać? No to jest różnica, bo ja trochę nie rozumiem chyba. Możemy tego Barona zrobić solo nawet jak coś. Pingujemy naszym, mamy 90 stacków w 22 minucie, no jest to olbrzymia ilość. Mamy też 15 level do 10. No to tylko pokazuje już jakby koniec tej gry. Przypomnę, że stakujesz dość mocno w momencie, w którym... O kurwa, dobry W. Do tego warto mieć włączyć te gówno, co ci się pokazuje spele jakby po spelu. Jest tam. Dobra, jeden na jeden robię. Mamy 16 level, przez co tak naprawdę dostajemy spike'a największego. 40 miej. I teraz tak, mając spike'a największego w grze, na Belwet w teorii, będziesz chciał zagrać jedną rzecz, czyli podchodzić pod topa. Mamy spike'a, no nie puszuj. Ostatnio widziałeś jak to Belwet gra na streamie. No ja mogę ci zagrać Briar, mogę ci zagrać Lilion, mogę ci zagrać takimi herosami, więc masz do wyboru jak chcesz. Bo Belwet to nie jest jedyny heros, który kieruje takie gry. Łatwo się wyciąga takie elo, tak szczerze, tylko musisz być lucky w pewnych momentach bardzo. Co nie? Ale głównie mam wrażenie, że Master by tutaj siedział, jakiś... jakaś Belwet, Lilia. Piszesz tylko już GG. No, mam nadzieję, piechu, że potem to kurwa zobaczysz, bo nie po to robiłem taki ten wywód jebany, że mnie gardło już boli. Fajnie, zobaczył, nie ma problemu. Spoko. Ja polazłem jakszo, przez co oni tak naprawdę nawet nic mi nie biją. I ja zadaję olbrzymi damage. O, sorry. Weź to. Więc tak, jak już mówiłem, pokazuję, jak wyjść z konkretnego elo. No i to będzie najprostszym przykładem.
10 CS na minutę i tak dalej. No i co? To tyle. Now we're...